6 w środę. Jak widzicie, do wschodu słońca jeszcze kawałek, ale również kawałek muszę ujechać, więc jadę, bo dzisiaj może być naprawdę fajne latanko. To powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Jadąc do Szczecina, jadę przez Niemcy, ponieważ nie wiem czy bliżej, ale na pewno jest szybciej. Tomek mi się tutaj doładował. Dorzuciliśmy jeszcze jeden napędzik pod Szczecinem i ruszamy zaraz dalej. Teraz mamy jeszcze godzinkę drogi około. 1 hour later. No i dotarliśmy. Dzisiaj spoko. Dzisiaj takie startowisko. Kurczę, trochę mokre. Jest trochę kempingów. Ale chyba stamtąd ruszymy w tą stronę. Zaraz będziemy kombinować. Jeszcze chwilę poczekamy, bo jest zimno. Niech to słońce trochę wyjdzie, pogrzeje i dopiero ruszamy. Tak jest? No, trochę tak. Ale za to jak pięknie. Nasz przewodnik startuje jako pierwszy. A zobaczcie w ogóle, jak tu jest pięknie. Co się stanęło? Zawsze muszą być przeboje. Stanisławowi świeca padła. Na szczęście miałem taką samą. Dałem mu świecę. I coś z tego będzie. Super. No i mamy Stanisława w powietrzu. Pójdzie. No i pięknie. Startuje Tomek. Pójdzie. No i super. Było prawie Mirek gazu. Przyznać się, kto mi pożałował latania. Przyjechaliśmy w takie piękne miejsce. Takie mega widoki, tak blisko morza. Napęd wczoraj chodził, dzisiaj nie ma iskry. Katastrofa. Fajnie mają. Morze zobaczyli. Ale nie wszystkim to było dane, niestety. Niby stator ma 295. Iskry nie ma. Czy to przez stator, czy to nie przez stator? Idzie Kamil do lądowania. A miało być tak pięknie, co? Kamilu, miało być tak pięknie. Może zaśpiewam klasykiem. A miało być tak pięknie. No zdecydowanie ta T4 dzisiaj przeszkodziła w nagrywaniach. O panie, będą krzaki. Ty, ale akurat spadło za krzaki, na tam gdzie mniej wymierzone. Ale wiecie co? Nie ma to jak się spotykać z fachowcami i ludźmi z pasją. Zobaczcie, chodzi. Staszek wylądował. Okazało się, kabel jeden był przetarty, którego my nie widzieliśmy. On od razu go zobaczył. No i zaraz lecimy.
No i polatane, ale było super. Mi też gdzieś tak, ale zaraz idziemy się kąpać na jeziorko. Czekamy tylko, jak Kamil wyląduje i się popluskamy. No i to uwielbiam. Na boso i zaraz śmigamy do wody. A tutaj jeszcze sprzęcior tylko zapakujemy i uciekamy z powrotem. Naprawdę? Dobra, ja nie idę dalej, ja wrzucam do tego. Co, nagle byłam? Sru! Można płynąć! Można płynąć? Trochę palcami hakę! Pierwszy z rękoma to się gaba. Jak można płynąć? Ja płynę! Ale jazda! A ja płynę! Ty, a tam do brzegu tyle kilometrów. Fajnie było tak wcześniej wstawać. Nie, no trzecia to i tak jest późno. Bo, no trzecia właśnie, co to jest? Trzecia godzina. Ale trzecie tam wstać, no. Ruszyć do 4:30. Tak, no ale ty dwa razy polatałeś. Ty dwa razy polatałeś, to super, bo ja... Na dwóch skrzydłach. Na dwóch skrzydłach, ja tylko raz, ale i tak najważniejsze się udało, bo jak widzieliście, na początku napęd nie chciał chodzić. Się okazało, że to taki mały kabelek jeden się skończył. Urwał, pokrócił. No niestety od detali wszystko zależy. No, ale już jest cacy. W sumie dobrze, że na ziemi, nie w powietrzu. No i suma summarum, rewelacja. Teraz uciekamy do Szczecina. Tomka zostawiam i jadę do domu. Nara. Nara. Hejo.